Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, czyli coś, co lubicie najbardziej, a otóż to vlogiem z Paryża! Tak, dzisiaj przyjechałam na taki troszkę dłuższy weekend właśnie do Paryża, z racji, że dzisiaj jest czwartek, 14 października, jest Dzień Nauczyciela i to jest ogólnie dzień wolny. I przyjechałam sobie właśnie z rodzicami na taki dłuższy weekend od czwartku do niedzieli do Paryża i mamy taki piękny apartament. Zrobię Wam house tour, jak wrócę, z racji, że naprawdę muszę Wam to pokazać, bo jest przepięknie tutaj. Zaraz Wam tylko pokażę widok, ale póki co my przed chwilą dojechaliśmy. Rozpakowaliśmy się, trochę ogarnęliśmy się i w ogóle posiedzieliśmy chwilkę i co? I zaraz się zbieramy na jedzenie, bo jesteśmy strasznie głodni. Ja dzisiaj nic nie jadłam oprócz jednego pączka, także lecimy za chwilkę na jedzenie. I co? I w tym vlogu pokażę Wam trochę Paryż od mojej perspektywy. I co? I to tyle. Także zabieramy się teraz za jedzenie, bo naprawdę umieram z głodu. Mam ochotę na jakieś paryskie śniadanie, chociaż mamy godzinę 14:30. Także no lipa. Także no jest już trochę późno, jeśli chodzi o śniadanie, ale naprawdę jestem strasznie głodna, także idziemy coś zjeść. I co? I pokażę Wam tylko, tak wygląda ogólnie mój pokój. Mam dwa łóżka, lustro, tutaj osobną łazienkę. O, proszę bardzo, nie ma tutaj toalety, jest tylko kran oraz prysznic. Tutaj właśnie te dwa łóżka i mam taki widoczek. Ja mam tutaj akurat właśnie na tą jakby kamienicę. No jest to przeurocze, jak w jakiejś serii, jak w jakiejś bajce. Kojarzy mi się strasznie z serialem Emily w Paryżu. I co? I jeszcze wielkie, takie okrągłe lustro i pokażę Wam jeszcze widok, jaki mamy piękny. A całą resztę jak wrócimy, bo serio, jesteśmy strasznie głodni, także lecimy. Proszę bardzo, tutaj mamy taki salon. Później Wam wszystko pokażę, jak wrócimy z jedzenia. Ale chciałam tylko pokazać ten widok, który jest centralnie na wieżę Eiffla. No jest przepięknie. Mamy taki balkon, słonecznie, także super. I nie jest też jakoś super zimno, więc to jest plus, bo jak wyjeżdżaliśmy, to w Polsce było strasznie zimno, a tutaj jest cieple i najlepsze jest to, że teraz przez te kilka dni, jak my tutaj będziemy, to w Polsce ma być słaba pogoda, a tutaj ma być ładna, a jak wyjedziemy, to tutaj będzie średnia, a w Polsce będzie ładna, także super nam się akurat trafiło. A teraz lecimy jeść. Hejka moi drodzy, witam Was kolejnego dnia. Wczoraj po obiedzie już się do Was nie odzywałam, tylko coś tam jakieś wstawki ponagrywałam, bo tak naprawdę wróciliśmy do hotelu, ja poszłam spać, byłam strasznie zmęczona, zjedliśmy, jeszcze obejrzeliśmy pokaz wieży Eiffla z takimi światełkami, to widzieliście na filmiku, także było bardzo fajnie, no a dzisiaj już takie troszkę mamy większe plany, z racji, że dzisiaj już idziemy tak bardziej zwiedzać, także zabieram Was oczywiście ze sobą, idziemy też na foty pod wieżę Eiffla, także co, zjedliśmy śniadanie, ja już się ubrałam, mam dzisiaj taką stylówę, martensy, kabaretki, spódnica, sweterek, kurtka skórzana i tutaj taka torebka i co, i lecimy. Przyszliśmy właśnie do pierwszego miejsca i jest to chyba taka najbardziej instagramowa uliczka z wszystkich, gdzie jest mega ładny widok na wieżę Eiffla. Zobaczcie, jakie ładne tutaj wychodzą zdjęcia i filmiki. No ogólnie bardzo ładnie. Macie oczywiście gdzieś tutaj teraz nazwę tego miejsca. Jest naprawdę mega, mega ładnie. Moi drodzy, jesteśmy w kolejnym miejscu. Jeszcze w międzyczasie byliśmy zjeść rakleta, czy jakby taki podpiekany ser francuski. I teraz jesteśmy w takiej kawiarni, którą również Wam oznaczę. Wszystkie miejscówki będę Wam tutaj gdzieś oznaczać. Z takimi misiami wielkimi, które siedzą na krzesłach. I mamy podwójne espresso i ciastko takie cytrynowe, które jest mega dobre. Jak tutaj będziecie, to koniecznie je weźcie, bo jest przepyszne. Moi drodzy, przyszliśmy dzisiaj już w ostatnie miejsce, czyli pod wieżę Eiffla na pokaz. Proszę bardzo, jeszcze nie byliśmy w nocy tak centralnie nad nią. Ja zrobiłam też małe zakupy, ale to Wam pokażę jak... Znaczy małe, trochę spore, ale to pokażę Wam jak wrócimy już do pokoju, bo robi się już trochę zimno, a my mamy gołe nogi z mamą, także to jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj zobaczyliśmy. I jesteśmy tak naprawdę w takim głównym miejscu, z której się ogląda wieżę, tylko że tam jest to główne miejsce, a my stoimy tak naprawdę tutaj na ulicy pod nią, także jest tutaj naprawdę przepięknie.
Okej, moi drodzy, wróciłam właśnie. Jesteśmy strasznie zmęczeni. Ja jeszcze cały dzień miałam na sobie martensy i trochę mnie bolą nogi, chociaż powiem wam, że i tak myślałam, że to są mniej wygodne buty, bo ogólnie ludzie narzekają, że strasznie są niewygodne, a mi i tak całkiem dobrze się w nich chodziło, tylko w jednym miejscu mi obtarły, ale założyłam dłuższe skarpetki i było już później dobrze. A teraz pokażę wam zakup, który dzisiaj zrobiłam, z którego jestem naprawdę dumna, bo sama zebrałam pieniądze na tą rzecz i jestem naprawdę z siebie dumna, że kurde, w wieku 18 lat mogłam sobie kupić coś takiego za swoje pieniądze, które sama zarobiłam. A moi drodzy, jest to torebka. Torebka z Prady i powiem wam, że nie planowałam jej tutaj kupować. Ogólnie planowałam sobie ją kupić już jakiś czas temu, ale nie planowałam jej kupować tutaj, ale weszliśmy do sklepu, do galerii i jak się okazało, wyszło taniej niż jakbym sobie sprowadzała tą torebkę do Polski i już wam pokazuję, jak ona wygląda. Proszę bardzo, jest to właśnie ta torebka. Jest ona taka dość mała, bo właśnie taką chciałam. Jest ona właśnie z Prady. Tutaj mamy jeszcze ten taki jakby pasek, a tutaj jeszcze jest łańcuch, który się tutaj tak zawiesza, ale nie trzeba tego ogólnie dodawać, jak kto woli. Ogólnie to nie jest żadne chwalenie się czy coś w tym stylu, ale jeżeli ktoś tak uważa, no to może sobie tak uważać, ale ja po prostu się cieszę z tego, że mogę spełniać swoje marzenia i że mogę sobie po prostu kupić taką rzecz i to jeszcze tutaj, gdzie jestem, także jestem naprawdę z siebie dumna, zadowolona. Mam nadzieję, że wy też będziecie, nie będziecie pisać, że się chwalę. Na dzisiejszy dzień już nic więcej nie mamy zaplanowane. Jeszcze sobie pewnie coś zjemy, bo mamy jakieś tam jedzonko kupione. No i to tyle. Dzisiaj byliśmy w mega wielu miejscach, ale w sumie pokazałam wam nie za dużo, także jutro postaram się już dużo więcej ponagrywać. To tyle. Widzimy się później. Hejka, moi drodzy, mamy dzisiaj kolejny dzień w Paryżu. Dzisiaj jest tak naprawdę trzeci dzień, ale tak naprawdę drugi taki pełny. I co? My właśnie się zebraliśmy. Proszę bardzo, dzisiaj mój outfitik to taka bluza z napisem Paris. Taka torebka, spodnie z dziurami, Air Force i taka biała kurtka, bo dzisiaj jest troszkę chłodniej niż było wczoraj. I co? I zbieramy się dzisiaj. Na plany są takie, że nie zrobiliśmy sobie śniadania w domu, tylko idziemy na śniadanie do takiej fajnej restauracji. Pokażę wam, jak to będzie wyglądać. Oprócz tego idziemy dzisiaj pod Louvre, na Koło Młyńskie chyba, pod Łuk Triumfalny. I jeszcze po najlepsze makaroniki. Chcę zrobić test makaroników, jakie tutaj są. I oprócz tego zapomniałam, że ja wam tutaj wciąż nie zrobiłam holu, w sensie holu, nie holu, tylko house touru po tym całym naszym apartamencie, więc też wam pokażę, a pod koniec filmika jeszcze, filmiku oznaczę, gdzie my dokładnie jesteśmy, dokładnie ten hotel, ponieważ mega dużo pytań było na Instagramie i dużo osób jest ciekawych, także oznaczę. A tymczasem idziemy na śniadanie, bo ja jestem tak strasznie dzisiaj głodna. Więc co? Lecimy. Tak się właśnie prezentuje nasze śniadanko. Ja mam tosta z łososiem i ogórkiem i awokado. Tutaj mamy awokado tosta z jajkiem, granole, herbaty, jeszcze jedna granola. Tutaj mamy ser z szynką i pieprzywem. Tutaj mamy owoce i kolejny awokado tosta jest jeszcze z boczem. Zjedliśmy już śniadanie, ja się znam maksa, najadłam i teraz jesteśmy już pod Łukiem Triumfalnym. Tak właśnie wygląda ten łuk i najlepsze jest to, że wokół niego jest właśnie jakby takie rondo, tak naprawdę, na którym nie ma pasów, każdy sobie jedzie jak chce, ludzie na siebie tutaj cały czas trąbią, przyjeżdżają sobie, no i no totalnie w różne strony jeżdżą. Ale łuk robi naprawdę robotę, bo jest przepiękny, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy na niego wchodzić, bo kolejka jest przeogromna i no i po prostu trochę szkoda czasu. Moi drodzy, jesteśmy w kolejnym miejscu, dotarliśmy pod Louvre. Jest tutaj również naprawdę pięknie, w ogóle słonko wyszło i teraz siedzimy w nim, jest mega, mega gorąco, grzeje nam w plecy. Mieliśmy z hotelu tutaj jakieś, no niecałe 4 km, coś takiego, albo 4 km jakoś. Także kawałek, bo jeszcze zatrzymaliśmy się po drodze na kawę, do Starbucksa, na pumpkin spice latte i teraz idziemy do Laudry, czyli to są najlepsze francuskie makaroniki, więc idziemy je kupić i przetestować, zobaczymy jak one smakują. A tak prezentuje się Louvre. Nie będziemy, tak jak mówiłam, do niego wchodzić, bo pobyliśmy już kilka razy, a jest straszna kolejka, dzisiaj jest sobota, na pewno jest pełno ludzi, ale jest
jest piękna pogoda, więc i tak zobaczyliśmy i przyszliśmy tutaj. W ogóle tutaj ta cała okolica jest mega, mega ładna. Tam jest jeszcze taki mini łuk. Ostatni dzień w Paryżu. Dzisiaj wieczorem będziemy wylatywać już do Polski, ale jeszcze do tej pory mamy trochę czasu. Właśnie mamy godzinę 11 i musimy się zaraz wymeldować z pokoju. Zrobiliśmy jeszcze sobie śniadanko, zjedliśmy, zrobiliśmy też kilka fotek ostatnich, także co, ja teraz zrobię wam szybki ostatni house tour i będziemy stąd wychodzić i się wymeldowywać. Jeszcze dzisiejsza moja stylowa to taka bomberka z Zary, moja nowa torebka, golfik, on jest z Bershki, spodnie również z Bershki, pasek ze Stradi, Air Force i długie skarpetki, bo tutaj bez długich skarpetek, w sensie ogólnie jest taka pora, że bez długich skarpetek to nie ma szans, bo tak wieje w kostki, że masakra. Już jestem spakowana, tą torebkę biorę tylko na teraz, później będę miała tą, nie wiem co zrobię, pewnie będę miała i tą po prostu. I co? I let's go, zaczynamy od początku, od wejścia. Okej, moi drodzy, a więc tak się prezentuje klatka schodowa, jest naprawdę przepiękna, trzeba być tu cicho, bo strasznie wszystko się unosi. Mamy też taką windę, ona jest mega klimatyczna, mega malutka i wygląda no super. I co? Takimi drzwiami wchodzimy do naszego domku. O, proszę bardzo, na drzwiach mamy hasło do Wi-Fi i tutaj, proszę nie przełazić teraz. Tutaj już są nasze walizki, no bo wyjeżdżamy, ale tak się prezentuje cały wstęp. Tutaj mamy taką półkę z lustrem, następnie tutaj mamy jedno wielkie lustro, następnie taki ala salon, no salon, myślę, że tak to można nazwać, mamy telewizor, kanapy, też lustro, tutaj mamy pierwszy balkon i możemy się już pożegnać z tym pięknym widoczkiem, naprawdę przepiękny. Tutaj widok robi ogromną robotę, tutaj mam właśnie pierwszy taras, następnie, raczej nie taras, tylko balkon, tutaj mamy drugi, tutaj widok jest jeszcze lepszy, bo na całą wieżę i tam jeszcze w tle na miasto. O, proszę bardzo. Następnie tutaj mamy jadalnię, zostały nam tu jeszcze dwa soczki, bagietka, taki ala kominek, ale to nie jest kominek, tylko wygląda, lustro. I następnie tutaj mamy wyjście na taki mega długi korytarz, z boku jakieś półki, ogólnie ten domek jest mega, znaczy domek, apartament jest mega użytkowy, bo tutaj mamy pełno miejsca, no po prostu, że można w nim na luzie mieszkać, bo jest przeogromny. Następnie tutaj mamy szafę, też tego typu jak żelazko, jakieś papiery dodatkowe, także wszystko tutaj jest. Tutaj mamy pierwszą taką mini łazienkę tylko z toaletą i w zasadzie to tyle. Następnie mamy kuchnię również, w której można sobie gotować różne rzeczy, zmywarka, piekarnik, okap, mikrofala, lodówka. Tutaj mamy też pralkę i suszarkę, różne takie do kaw robienia, tostery, także naprawdę tu jest mega dużo takich rzeczy, które mogą się przydać normalnie do mieszkania. Następnie idąc przez ten długi korytarz, pierwszy na prawo jest mój pokój, w którym mamy dwa łóżka, więc w sumie nawet więcej osób niż tutaj było się zmieści. Takie piękne lustro, komoda, wielki telewizor. Tutaj też mam taki właśnie tarasik, tylko że tu jest właśnie taki widoczek jakby na to osiedle, jeśli tak to można nazwać. Kaloryfer i tutaj mamy jeszcze wejście do łazienki, w której na przykład toalety nie ma, jest tylko umywalka i prysznic. Wychodzimy z pokoju i idziemy dalej. Tutaj po prawej stronie jest wielkie, wielkie lustro. O, proszę bardzo, mama. I jest tutaj również pokój rodziców z wielkim łóżkiem. Tutaj mamy też taką garderobę, komoda. Tutaj też jest taras, także super, że tu wszędzie są takie mini tarasiki. Również na to takie mini osiedle, coś w tym stylu. I tutaj mamy łazienkę już taką dużą, z lustrem, już kabiną. Mamy też tutaj toaletę i mamy również okno, także to już jest dużo większa łazienka. No i co? I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ten apartament. Jest naprawdę ogromny, także mega, mega polecamy, bo naprawdę super to wszystko tutaj wygląda. A teraz już zabieramy wszystkie rzeczy
i wynosimy się, bo już jest chyba nawet po 11, a mieliśmy oddać do 11, także lecimy. Wyszliśmy już z hotelu i przejechaliśmy kawałek metrem, ale tak naprawdę tylko 2 km i teraz idziemy dalej i mam kukurydzę taką kupioną na ulicy za 1 euro grillowaną. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie smakować, bo wygląda ładnie i pachnie też ładnie. A teraz idziemy, gdzie my idziemy? Moulin Rouge. Moulin Rouge i na plac Pigalle. No i po drodze mijamy takie ładne uliczki, także spoko. Proszę bardzo, moi drodzy, tak wygląda ten słynny teatr Moulin Rouge. Kupiłam sobie też taką czapkę Paris, bo się zrobiło trochę zimno dzisiaj już. I mamy godzinę 13:30 i idziemy sobie teraz coś przekąsić. Pójdziemy też do Laudrie, czyli tych takich najpopularniejszych makaroników w Paryżu, bo wczoraj w końcu nie poszliśmy. I później będziemy już wracać do hotelu, a raczej do apartamentu, po te nasze walizki i będziemy jechać na lotnisko, bo ogólnie lotnisko, z którego my lecimy, jest około godziny od Paryża, od centrum. Także nawet chyba więcej jechaliśmy, no ale także kawałek jest i jedziemy takim autobusem jakby, także że musimy udać się na dworzec, z dworca jechać tą godzinę około, no godzinę, dwie, coś takiego. Po prostu na lotnisko i z lotniska lecimy jeszcze 2 godziny. A patrzcie, że jakieś dziecko jest przebrane za Spidermana. Moi drodzy, przyszliśmy właśnie zjeść do restauracji. Byliśmy jeszcze w Laudrie i kupiliśmy kilka makaroników, były przepyszne. Mam jeszcze kilka, później wam najwyżej pokażę. I przyszliśmy teraz do kolejnej restauracji i teraz będziemy jeść. I uwaga, zamówiłyśmy ślimaki. Także zobaczymy, jestem strasznie ciekawa, zawsze chciałam ich spróbować. Mama mówi, że mi nie będą smakować, ale zobaczymy. Myślę, że też mi się nie będą smakować, ale zawsze chciałam spróbować, więc spróbuję dzisiaj. Także czekamy. Dostaliśmy taki sprzęt i tym się łapie ślimaka, tak o, a tym się wydłubuje. No. Także zobaczymy, jak to będzie smakować. Łapię, moi drodzy, tak wyglądają te ślimaki. Wyglądają obrzydliwie i się strasznie boję. Mam ślimaka. To pełza po moim ogródku normalnie. O nie. Pachnie ładnie. On jest w czym jest? W czosnku? Bon appétit. Nie znowu źle, same przyprawy czuć. Jakie kurczak i przyprawa. Cały? Tyle. Nie są złe, dałabym tak 6 na 10.